Lądowanie na Księżycu było jednym z największych osiągnięć w dziejach ludzkości. Świat kroczył krętą ścieżką, tak więc ujrzenie jednego z naszych na Srebrnym Globie było czymś absolutnie nieziemskim. 16 lipca 1969 Neil Armstrong, Buzz Aldrin oraz Michael Collins stali się pierwszymi ludźmi, którzy z powodzeniem opuścili atmosferę Ziemi i wlecieli w inną. Pierwsze kroki na Księżycu postawił Neil. Zanim jednak to zrobił, pojazd kosmiczny precyzyjnie skierowano na wybrane miejsce lądowania. Misja Apollo 11 była skokiem, którego potrzebowała cała ludzkość. Po bezpiecznym powrocie na Ziemię przywitano ich jak bohaterów. Dokonanie podobnego wyczynu stało się marzeniem każdego dziecka. Astronauci przebywali w kapsule ze spadochronem, która wylądowała niemal 1600 km od wybrzeży Honolulu, gdzie już czekała na nich pozostała część załogi. W tamtej chwili byli najsłynniejszymi ludźmi na świecie. Ale na tym opowieść się nie kończy. Lot w kosmos stwarzał wiele potencjalnych zagrożeń, o których nie mówiło się na głos. Do misji przygotowywano się bardzo pieczołowicie, nie wspominając o sesjach treningowych i badaniach. Nikt nie wiedział, czego należy oczekiwać, ponieważ była to pierwsza tego rodzaju ekspedycja w historii. Księżyc skrywał tak wiele tajemnic, że uczeni wysnuli teorię, według której 3 astronautów mogło przywieźć na Ziemię księżycowe bakterie, potencjalnie groźne dla całej ludzkości. Jak tylko bohaterowie wrócili z misji, zostali objęci 3-tygodniową izolacją, co wszyscy traktowali śmiertelnie poważnie. Społeczność służby zdrowia była bardzo przejęta teorią pozaziemskich bakterii i nie chciała ryzykować. Wszyscy inni na Ziemi byli równie przerażeni. Nad kapsułą unosiły się helikoptery ratunkowe, nurkowie zaś dogłębnie oczyścili i zdezynfekowali jej właz jodyną, aby zabić wszelkiego rodzaju bakterie, jakie mogły przylecieć na jego powierzchni z kosmosu. Następnie astronautom wręczono kombinezony ochrony biologicznej. Mieli je włożyć w kapsule przed wejściem w atmosferę Ziemi. Potem zostali zdezynfekowani wybielaczem i przewiezieni helikopterem do specjalnego samolotu, który z kolei eskortowano do mobilnej jednostki izolacyjnej. Znajdowała się ona na Hawajach. Astronauci przebywali w mobilnym obiekcie kwarantanny do momentu przetransportowania go do bazy amerykańskich sił powietrznych Ellington w Houston w stanie Teksas. Potem umieszczono ich w księżycowym laboratorium recepcyjnym, gdzie mieli spędzić dodatkowe 15 dni w sterylnych pomieszczeniach, aby zminimalizować ryzyko kontaktu ze światem zewnętrznym. Musieli przebywać w otoczeniu lamp ultrafioletowych, które miały zabić wszelkie mikroby i bakterie pochodzenia kosmicznego. W zasadzie to wszyscy pracownicy laboratorium musieli się regularnie dezynfekować i brać prysznic celem zachowania środków bezpieczeństwa. Na wypadek, gdyby któryś z nich zainfekował się księżycowymi mikrobami, również zostałby skierowany na izolację, tak jak astronauci. Wewnątrz pomieszczenia trójka mężczyzn musiała zapewnić sobie jakąś rozrywkę. Ponieważ czekały ich 2 tygodnie w izolacji, robili to, co każdy człowiek zrobiłby w zamknięciu. Cały czas rozmawiali. Mnóstwo śmiechów, żartów i wszelkiej innej interakcji, na jaką mogli sobie pozwolić. Według raportów astronauci czuli się dobrze, ale ponieważ nie mieli za bardzo co robić, szybko zaczęli się nudzić. Codziennie dostarczano im posiłki pomagające zapewnić im dobry stan zdrowia. W międzyczasie zajmowali się innego typu rekreacją. Grali w ping-ponga, chodzili na siłownię, a nawet grali na ukulele. Tak przynajmniej robił Neil Armstrong. Niektórzy biegali w te i we w te po korytarzu. Po długotrwałym pobycie w kosmosie astronauci tracą masę mięśniową, tak więc ćwiczenia nie są sposobem na rozrywkę, a obowiązkiem. Zorganizowali sobie nawet przyjęcie i w izolacji świętowali 39. urodziny Neila. Dostał tort ze świecami, który upiekł jeden z pracowników laboratorium. Poza tym mieli do dyspozycji karty do gry, magazyny oraz liczne relacje medialne z ich misji. Kiedy tylko nadarzała się okazja, rozmawiali z rodziną przez szybę lub przez telefon. Szanowali wzajemnie swoją prywatność i zajmowali się czymś za każdym razem, gdy któryś z nich rozmawiał z rodziną lub omawiał coś poufnego. Każdego dnia przechodzili liczne testy medyczne i otrzymywali szczegółowe instrukcje od NASA, oczywiście odseparowani szkłem. Spędzili mnóstwo czasu na opracowywaniu raportów i kończeniu innej papierkowej roboty. Z kolei prawdziwą wisienką na torcie była wizyta prezydenta Nixona tuż przed przewiezieniem astronautów do laboratorium. Nixon pogratulował im bohaterstwa, które wszyscy podziwiali.
Po upływie 3 tygodni astronautów wypuszczono z izolacji. Uczeni nie znaleźli w ich organizmach nic niepokojącego czy groźnego, co mogliby przywieźć z kosmosu. Nie odkryto żadnych księżycowych patogenów, mikrobów czy bakterii. Oznaczało to, że w powietrzu unoszącym się przy pobliskich skałach nie było żadnego życia. Mężczyźni w końcu mogli pojechać do domu i cieszyć się wolnością atmosfery Ziemi. Ostatecznie procedury kwarantanny porzucono, ale astronauci wylatujący na Międzynarodową Stację Kosmiczną muszą pozostać przed wylotem w izolacji, żeby nie rozprzestrzenić żadnych bakterii. Uczeni widzą w Marsie nasz przyszły dom. SpaceX Ilona Muska zamierza wysłać na Czerwoną Planetę misję z robotami, które jako pierwsze odbędą na niej pozaziemski spacer. W 2021 firma zaprezentowała Tesla Bota, który całkiem nieźle imituje człowieka. Bez problemu wykonuje te same nudne czynności, takie jak sprzątanie, robienie zakupów czy podnoszenie ciężarów. Ponieważ chodzi tak samo jak my, zyskamy całkiem niezły pogląd na chód człowieka po Marsie. Bot jest w stanie wysyłać raporty na Ziemię z chwilą pobrania danych. Niewykluczone, że będzie również zdolny do badania środowiska pod kątem faktycznego istnienia marsjańskich bakterii. Ale w najbliższej przyszłości nic takiego nie będzie miało miejsca. Zanim zaczniemy fantazjować o mieszkaniu na Marsie, musimy poczynić ku temu wiele niezbędnych kroków. I pojawiają się już pierwsze wyzwania, którym musimy stawić czoła. Uczeni przewidują, że sama podróż wewnątrz statku kosmicznego potrwa do 9 miesięcy. I to według starannie zaplanowanej trasy. Niewykluczone, że na jego pokładzie będą się kręciły jakieś roboty i kilku specjalistów pomagających w bieżących problemach. Na pewno znajdą się na nim m.in. kwatery sypialne, siłownia czy pomieszczenie socjalne. Podróż będzie ryzykowna, ale ekscytująca. Po kilku miesiącach lotu przyjdzie czas na równie, jak nie bardziej, wyzywające lądowanie. Do obniżenia łazika Curiosity na powierzchnię Marsa w 2012 NASA posłużyła się specjalnym helikopterem. Moglibyśmy opracować podobną technologię, która ułatwiłaby lądowanie statku kosmicznego. Jak tylko to wszystko się zorganizuje, nadejdzie czas na kolejny etap wyboistej drogi – zasiedlanie. Pierwsze kroki w tym kierunku już poczyniono. Załoga wie dokładnie, co robić, co budować i gdzie wszystko przeprowadzać. Roboty z inżynierami zajmą się konstrukcją kwater mieszkalnych, krytych farm oraz organizacją środków niezbędnych do przetrwania. Owszem, możemy ściągnąć z Ziemi określoną ilość żywności i zasobów, które posłużą nam przez lata, ale głównym zamysłem jest samowystarczalność. Jeśli naprawdę chcemy zamieszkać na Marsie, musimy produkować na miejscu wodę, żywność i powietrze, zdatne do oddychania. Istnieją pewne dowody na twierdzenie, że Mars niegdyś był płynnym rajem. Niewykluczone więc, że gdzieś w jego głębinach lub czapach lodowych może występować woda. Bez niej uprawa roślin jest niemożliwa, co prowadzi do następnego wyzwania – produkcja żywności w sercu skalnego pustkowia. Aby oddychać i chodzić bez kombinezonów ochronnych, musielibyśmy mieszkać pod kopułami. Z uprawą żywności nie będzie więc problemu. Ale w związku z ograniczonymi zasobami wody niezbędnej do upraw, musimy znaleźć jakiś sposób na jej produkcję oraz odtworzenie warunków zdatnych do wszelkiej hodowli roślin. Jak tylko wszystko zostanie zbudowane i przebadane, nadejdzie kolejne wyzwanie – zasiedlanie osiedla. Jedną z oczywistych możliwości jest energia słoneczna. Takie źródło zasilania mogłoby ładować panele oraz baterie jądrowe do codziennego użytku. A jak tylko ogarniemy i ten temat, będziemy mogli wreszcie powiedzieć, że stworzyliśmy pierwszą pozaziemską osadę. Prędzej czy później przyleci tu więcej statków z ludźmi chcącymi osiedlić się na Marsie i budować swoją przyszłość. Do tego czasu na pewno dowiemy się o istnieniu lub nieistnieniu jakichkolwiek pozaziemskich, potencjalnie groźnych mikrobów, żeby nie musieć poddawać się kwarantannie. Wszystko to będzie kosztowało dziesiątki miliardów dolarów. Mała cena za kolejny wielki skok ludzkości.